Shalom Aleichem, jesteście tam? No przecież wiem, że jesteście. Ja dzisiaj wchodzę do sklepu, do supermarketu, a tu proszę, proszę! Święta, święta idą. Już widać, że idą święta. Maca pojawiła się w sklepie, szmur maca, czyli maca chroniona. Wygląda tak. Ta maca wygląda trochę inaczej niż zazwyczaj ta maca, która widzicie na zdjęciach. O taka. To nie jest ta maca. To jest kwadratowa maca. My używamy maca szmura na święta Pejsach. Jest to maca okrągła, robiona ręcznie, tylko i wyłącznie ręcznie, bo ta kwadratowa jest robiona maszynowo. I ta maca nazywa się chroniona, ponieważ jest robiona pod ochroną, pod obserwacją. Od momentu zasiania, obsiania pola, aż do momentu upieczenia macy, wszystko jest pod kontrolą religijnego Żyda. Czekajcie, czekajcie, chwilę. Ja wracam właśnie ze sklepu i tak sobie przeglądam te filmy, które nagrywałem wam. No i wygląda na to, że się za bardzo podjarałem w tym sklepie tą macą, że tam jest już maca miesiąc przed świętami. Więc maca szmura to jest maca chroniona, doglądana, ale nie od momentu zasiania, od momentu zbierania zboża, dobra? Przegadałem trochę, taki overkill z mojej strony, ale rzeczywiście jest to maca, którą robi się ze zboża, które było chronione, czyli obserwowane, doglądane. I ten proces zaczyna się w momencie nie siania, tak jak mówiłem, chociaż niektórzy doglądają sianie, ale nie jest to obowiązek, więc tylko dla jasności, żeby ktoś mi się nie przyczepił. A ten moment siania nie jest obowiązkowo doglądany, choć może być i niektórzy doglądają, jednak obowiązek doglądania w przypadku tej macy zaczyna się w momencie zbierania zboża. No, przecież powinienem to powiedzieć już w sklepie. Ale wiecie, emocje, film na spontanie i teraz jadąc przeglądam. I tak myślę sobie, że wam dopowiem to, żeby nikt mi się nie przyczepił. I dla jasności, tak? Maca chroniona od momentu zebrania zboża. Zboże zbierane jest pod nadzorem, przy doglądaniu przez religijnego Żyda. Później jest mielone, wmucone wpierw, mielone na mąkę. Mąka też jest doglądana, jest pilnowana w specjalnym magazynie jest trzymana. No i później mąkę z wodą się miesza już w piekarni. Nie może być zmieszana dłużej niż 18 minut. I te ciasto wygniecione, rozwałkowane na okrągły kształt idzie do pieca. I ten proces od momentu połączenia mąki z wodą nie może trwać dłużej niż 18 minut. Bo jeśli będzie trwał, to jest to już zakwas, a już jest to chomec i nie można takiej macy jeść w Pejsach. No, to tyle dla jasności. Na razie. Wszystko jest pod kontrolą religijnego Żyda, czyli obsiewanie pola, zbieranie zbóż, co możecie zobaczyć na kanale. Nawet znam takiego jednego religijnego Żyda, który nadzoruje takie zbieranie zbóż na szmur maca. Możecie jego film zobaczyć na moim kanale. A więc obsiewanie, zbieranie, później mielenie na mąkę, sama mąka, wszystko jest chronione, jest pod obserwacją religijnego Żyda. Taka maca jest właśnie potrzebna nam na święto Pejsach. I już właśnie mamy święta. Maca, maca, maca. Dużo macy. Różne rodzaje. Jest też i maca maszynowa. No, my jej nie jemy w święto Pejsach. Takie normalne dni, jak ktoś chce sobie oczywiście je, ale w święto Pejsach używamy tą macę robioną ręcznie. Pokażę wam, co jeszcze jest w sklepie już na święto Pejsach. Miałem nie robić filmów już z supermarketu, ale idą święta. To chcę wam pokazać, jak trochę to wygląda. Są talerze Seider dla dzieci, taśmy oznaczające chomec, czyli coś, co miało kontakt z zakwasem, bo w święto Pejsach nie możemy mieć nic w domu, co miało kontakt z zakwasem. A jeśli gdzieś coś jest, to trzeba to oznaczyć tak, żeby każdy wiedział. Co jeszcze mamy? Oczywiście zabawki dla dzieci związane ze świętem Pejsach.
Oczywiście żaby, no bo żaby to jedna z plag, które Hashem zesłał na niedobrego faraona. Żaby są nieodłączną częścią święta Pejsach. U mnie na święto Pejsach na stole zawsze są żaby. Co jeszcze mamy? Ha. Dla dziecka małego szczotka do czyszczenia na Pejsach, skarpety, ręczniczki. Co jeszcze? O, tutaj mamy. Co to jest? Afikomen bag. Afikomen. Afikomen, czyli taka... Afikomen bag to jest torba na kawałek macy, który chowamy w święto Pejsach i który to dzieci lub i dorośli mogą szukać. Ten, kto znajdzie ukryty afikomen, dostaje nagrodę. Mamy tu, widzę, plastikowe talerze na sejder. No i sklep powoli zaczyna się zmieniać już. Sklep powoli zaczyna się zmieniać w taki, który będzie przystosowany do święta Pejsach. Bo wszystko na święto Pejsach musi być specjalnie przygotowane, musi mieć specjalny certyfikat koszerności. No i to nie jest łatwe, bo dom trzeba wysprzątać mocno, każdy zakamarek. No nic, to jeszcze trochę Wam dzisiaj pokażę. Tutaj widzę, już mamy powoli rozstawiane jedzenie na święto Pejsach, czyli produkty koszerne na Pejsach. I co mamy? Mamy macomiel, czyli mąkę macową. Co jeszcze mamy? Ciastka, ciasteczka, które nie są robione w taki tradycyjny sposób. Tak naprawdę to są ciastka robione z macy. Tutaj gefilte fish. Nigdy w życiu nie kupujcie gefilte fish w słoiku albo w puszce. Nigdy. Żadna z tych gefilte fish, które tutaj są, nawet nie stała obok prawdziwego gefilte fish. To jest obrzydliwe. Ktokolwiek wymyślił gefilte fish w słoiku, będzie bardzo długo siedział w Gehinnom. Napoje oczywiście. Sok z winogron. No bo soku z winogron dużo się pije w święto Pejsach, szczególnie na kolację. Oczywiście pije się wino, ale jak ktoś nie może wina, to pije sok z winogron. Bo sok z winogron ma status taki sam jak wino w prawie żydowskim. Różne oleje, udawane makarony. Te makarony nie są robione z ciasta takiego, jak się zawsze robi makaron, tylko to są makarony robione z mąki ziemniaczanej, ponieważ takiej zwykłej mąki nie to, że nie można używać, ale musi być użyta w odpowiedni sposób, ponieważ mąka, jeśli złączy się z wodą, jeśli jest połączona z wodą dłużej niż 18 minut, to wtedy już jest uważana za zakwas, za chomec i nie można tego ani mieć, ani jeść w święto Pejsach. Co jeszcze tu mamy? Dżemy, miód, no i orzechy. Orzechy są też bardzo ważne w święto Pejsach, bo robimy z nich haroises, robimy z walnuts, czyli orzechów włoskich. Jak zobaczę coś jeszcze ciekawego, to się włączę. Jest i kolejna ciekawostka. Miesiąc przed świętami, a można już kupić kość kurczaka, czyli jeden z elementów potrzebny do talerza na sejder. Tutaj mamy kości kurczaka, tutaj mamy kości owieczki, małej owcy. Ta kość musi być upieczona, mięso na tej kości powinno być upieczone nad ogniem. Też widzę. Powinno być, a ta kość powinna być tak symbolicznie upieczona nad ogniem i jest to element, którego nie można jeść. Nie można jeść, bo jest to tylko symbol. Jest to symbol ofiary, którą składaliśmy w świątyni jerozolimskiej. Idę dalej szukać jakichś ciekawostek dla Was. Jesteśmy w sekcji z napojami, a idziemy tutaj, bo już widzę pewną ciekawostkę. Kiedy na Coca-Coli pojawiają się żółte nakrętki, to możecie być pewni, że idzie święto Pejsach.
Normalnie Coca-Cola ma czerwone nakrętki. Jednak przed świętem Pejsach, Coca-Cola, która jest koszerna na Pejsach, na święto Pejsach, te nakrętki są żółte. Napisane. Yep. Żółte nakrętki na Coca-Coli. Dlaczego tak jest? To dlatego, żeby odróżnić Coca-Colę, która jest robiona przez cały rok, od Coca-Coli z certyfikatem koszerności na święto Pejsach. Dlaczego potrzebuje Coca-Cola specjalny certyfikat na święto Pejsach? Kto wie? Mówiłem już o tym w jednym z odcinków. Ten film to taki na spontanie mocno. Ale już wam mówię. Chodzi o to, że normalna Coca-Cola w ciągu roku jest produkowana przy użyciu... to się nazywa... Jak to po polsku będzie się nazywało? Corn syrup? Syropu kukurydzianego? Jest to coś super takiego słodkiego. I ten syrop kukurydziany jest czymś, czego nie możemy jeść w święto Pejsach. Dlatego w święto Pejsach mamy Coca-Colę robioną z prawdziwego cukru. Nie z syropu kukurydzianego, tylko Coca-Cola jest robiona z prawdziwym cukrem. I mówiłem o tym w innym moim odcinku, że z tego powodu, że Coca-Cola w tym czasie, koszerna Coca-Cola na Pesach jest robiona z przyużyciu prawdziwego cukru i kilku innych składników, które są naturalne, są tak jakby z oryginalnego przepisu na Coca-Colę. Dlatego w czasie przed Pejsach można zobaczyć dużo ludzi, którzy są smakoszami napojów, dużo kucharzy, którzy przychodzą, kupują właśnie taką Coca-Colę, bo chcą używać jej przy gotowaniu, bo chcą spróbować, jak smakuje taki bardziej prawdziwy, a może nie bardziej prawdziwy, ale bliższy oryginalnemu przepis Coca-Coli. No i można taką Coca-Colę dostać przed świętami Pejsach w każdym żydowskim supermarkecie. Czy ona smakuje inaczej? Dla mnie nie ma różnicy, powiem szczerze. Ale ja też nie jestem jakimś znawcą Coca-Coli, bo zdecydowanie nie jest to mój ulubiony napój. Tutaj już się półki przygotowują, żeby zastawić je rzeczami koszernymi na święto Pejsach. To idziemy dalej. Jeśli będzie jakaś ciekawostka, to znowu wam pokażę. Powiem wam, że to tyle. Bardzo na spontanie film, który zrobiłem tylko dlatego, bo zobaczyłem, że już maca w sklepie jest. A reszta sklepu jeszcze nie jest przygotowana na Pejsach. Mamy miesiąc do święta Pejsach, więc jeszcze przygotowania trwają. Ja teraz chodzę, zakupy, cukierki, paluszki, chrupki dla dzieci. Wszystko to, co chcą. To co, to chyba tyle będzie, nie? Taki film na spontanie mocno. Bo zobaczyłem macę i... A to znaczy, że święta już idą. No a święta Pejsach to moje ulubione święta. To co? Bez rasa się. Do następnego razu. Bye-bye.